Cześć, witam wszystkich w tą mega wieczną pogodę. Jest dzisiaj niezłe wietrzycho i myślę, że to też będziemy odczuwali w czasie jazdy, którą za chwilę odbędziemy wspólnie. Witam wszystkich, przed nami to właśnie oto autko i zaczynamy naszą jazdę testową. Tak więc moi drodzy, będziemy testowali dzisiaj to właśnie autko Skoda Kodiaq z silnikiem 1.0 999 cm3, 3 cylindry uturbione z napędem na przednią oś i manualną 6-stopniową przekładnią, 6-biegową skrzynią manualną. Ciekawa sprawa jest taka, że przez tydzień przed tym autem, które jutro oddaję, testowałem Skodę Rapid. Dokładnie w takiej samej konfiguracji silnika, napędu, wszystkiego. Ośka, 110 koni w 3 cylindrach, też litr pojemności skokowej, też 6-biegowy manual. I Skodą Rapid zrobiłem blisko 1000 km po Polsce. 100 km po Warszawie i około 900 km po Polsce. Będzie to nieco inna recenzja niż zwykle, dlatego że nie sposób nie powiedzieć Wam o moich przemyśleniach względem różnych segmentów, bo niewątpliwie Skoda Rapid i Skoda Kodiaq to są kompletnie inne segmenty, ale nie do końca. I nawiążę to właśnie, do tego nawiążę w tym filmie. Zacznę od bagażnika. Słuchajcie, no do bagażnika w Skodzie Rapid Spaceback, nie Liftback, bo Liftback to jest kolos. W Skodzie Rapid Spaceback byłem w stanie włożyć moją wielką walizę, którą zawsze zabieram do dużych aut na wakacje. I ta walizka weszła na styku. Na styku się zmieściła. Na styk weszła do właśnie Skody Rapid Spaceback. Natomiast jaja są takie, że do tego auta nie wchodzi. Nie wchodzi w takiej samej konfiguracji. To znaczy oczywiście ona wejdzie w poprzek. Natomiast wzdłuż nie ma szans, żeby się zmieściła. Nie zamknę wtedy bagażnika. To jest pierwszy paradoks. Pamiętajcie, że mówię o Skodzie Rapid Spaceback, a nie o Skodzie Rapid Liftback, która jest naprawdę kolosalna. Ona nawiązuje gabarytami do Octavii pierwszej generacji Liftback. Jest duża różnica długości auta w wersji Spaceback i w wersji Liftback. Więc tak, w środku, sama jakość kabiny. Czuć, że to jest auto zdecydowanie nowsze konstrukcyjnie. Mówię teraz o Kodiaqu. Czuć, nie mówię o zawieszeniu, bo zawieszenie w Skodzie Rapid bardzo fajne. Nawet bardziej mi się podobało niż tu, a przecież mamy dużo większe koła, większy balon, większą felgę. Powinno to amortyzować przyjemnie. Jest to crossover, mały SUV, wszystko jednak to nazwiemy, to coś. Ale w Rapidzie fajnie mi się pokonywało te progi osiedlowe. Zdecydowanie. Nie osiedlowe, tylko na mojej uliczce obok osiedla. I po osiedlu zresztą też. Co mnie w tym samochodzie jakby ujmuje, no zdobywa, co plusuje względem Rapida? Na pewno właśnie to, co powiedziałem. Nowsza konstrukcja, więcej przestrzeni, ponieważ samochód jest odczuwalnie szerszy. Mamy więcej miejsca na szerokość. Mamy schowek, w którym podróżuje w tej chwili z nami mój sonometr. Kierownica jest identyczna. Rozwiązania są bardzo podobne. W końcu to jest VAG. Dotykowa tafla zamiast przycisków wydzielonych. To wszystko jest na dotykowym ekranie. Jedziemy właśnie, podróżujemy z nawigacją aktywną. Wszystko bardzo ładnie zaaranżowane. Od strony stylistycznej nie mogę się za bardzo przyczepić. Tu jest jeszcze taka łapka do złapania, uchwyt, że można, wiecie, no jedziemy jak jesteśmy w terenie, pasażer, kto będzie jechał w teren takim autem, nie wiem, no ale powiedzmy na silne nierówności można się złapać. To też jest fajne, ja się z tego nie śmieję. Ja mówię, że to jest zabawne, bo akurat mam tu 1-litrowy silniczek i ośkę. Ale można oczywiście skonfigurować ten model z dużo mocniejszym, na przykład dieslem, czy automatem i napędem na 4 koła, więc czy ono ale skrzynią, to nie ma znaczenia. Ale koncentruję się dokładnie na tej konfiguracji. I powiem Wam tak, nie kryję tego i nigdy nie kryłem, że nie jestem fanem crossoverów SUV-ów. Chociaż z modelem Kodiaq wiąże duże nadzieje. Dane mi było chociażby w Laponii przetestować zarówno Skodę Karoq, jak i Skodę Kodiaq, ale pamiętajcie, że tam było minus 20 stopni. Śnieg, lód, troszeczkę na co innego człowiek zwraca uwagę w takim klimacie północnym, właśnie jak Laponia, w ekstremalnych warunkach. Tam była próba w terenie, próba w zamarzniętym jeziorze. Możecie te filmy obejrzeć na moim kanale, wystarczy, wpiszecie na głównej stronie w okienku, w tym okienku wyszukiwania Laponia i wszystko Wam się wyświetli. Są dwa odcinki, relacja z podróży. Polecam, zapraszam. Nie będę tracił teraz na to czasu. Ale co w tym samochodzie jest fajnego? No w tym samochodzie fajne jest to, że mamy świetną widoczność i tym właśnie zdobywają SUV-y, crossovery ludzi, że siedzimy wyżej. Co prawda po przesiadce z Rapida wsiadłem na ten stołek kuchenny, za przeproszeniem, musicie mi wybaczyć to określenie, ale niestety samochód
No siedzi się po prostu tu jak na stołku w kuchni. Ja tego nie lubię. Ja wolę w samochodzie siedzieć w samochodzie niż na samochodzie. A w takich konstrukcjach pudełkowych właśnie jak Skoda Kodiaq, Skoda Yeti, Skoda właśnie Kodiaq to jeszcze nie, ale Skoda Karoq. Bo w Skodzie Kodiaq jednak mamy tą masę, mamy dużo większą przestrzeń. I ja rozumiem już koncepcję tego typu SUV-a, chociaż to też nigdy nie będzie minivan, jeśli chodzi o praktyczną stronę. Ale jest to moda, teraz ludzie chcą jeździć SUV-ami bardziej niż minivanami. Wiecie, na modę jeszcze nikt nie wynalazł lekarstwa. Ja na szczęście za trendami mody nie podążam. Ja mam idę swoimi ścieżkami i wiem swoje, więc jeśli ktoś, jak nie będziecie oglądać dalej tego odcinka, to od razu powiem bliżej początku. Jeśli ktoś napalił się na takie coś, jak Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, czy starsza konstrukcyjnie Skoda Yeti, która jest bardzo podobna, jeśli chodzi o koncepcję auta, to zróbcie coś dla mnie i dla siebie i spróbujcie odbyć jazdę dużo tańszą Skodą Rapid. W najnowszej odsłonie, w tej, którą właśnie testowałem. Rapid Spaceback, Rapid Leadback, nieważne. Przejedźcie się Skodą Rapid za dużo niższe pieniądze w takim podobnym wyposażeniu i potem przesiądźcie się do tego auta. Ja nie twierdzę, że będziecie podzielali moje zdanie, bo może tak się napaliliście na SUV-a, chcecie mieć auto, gdzie się siedzi wyżej, okej, no ja na przykład nie mam takich potrzeb. Moja żona dzisiaj powiedziała, jak wkładaliśmy dzieciaki, ja jedno, a na drugie, powiedziała tak, no, że ludzie muszą być naprawdę nienormalni, jeśli jeszcze chcą kupować wyższe auto niż to, bo to auto jest naprawdę już wysokie, a przecież są auta wyższe, prawda? I zacząłem się zastanawiać w momencie, co popycha ludzi do kupna takiego samochodu, bo jeśli obejrzycie testy Skody Superb, niedawny test, bardzo fajne auto, naprawdę w wielu kwestiach świetne. Jeśli obejrzycie testy Skody Rapid, też bardzo mi się ten samochód podobał. Mimo tego, że jest to samochód dosyć tani jak na nowe auto i pewnych rzeczy nie unikniemy. Natomiast jeśli chodzi o silnik, ten sam, który jest tutaj i tam w Rapidzie, tamto auto nie miało z nim większych problemów poza dolnym zakresem obrotów, no i mieszaniem lewarkiem. Troszkę potrzeba pomagać, ale skrzynia wag jest bardzo przyjemna, manual, uwielbiam skrzynie manualne, wagowskie są naprawdę fajne. Tutaj cały czas też się bawię. Natomiast pierwsze moje przemyślenia o przesiadce było właśnie to. O matko, ja wsiadłem, mimo tego, że obniżyłem sobie fotel niemal najniżej jak się da, no że siedzę jak na stołku kuchennym, to pierwsze, co mi się bardzo nie spodobało, drugie, co mi się bardzo nie spodobało, że po odpaleniu tego silnika, po ruszeniu, jakoś nie czułem, że to jest dokładnie ten sam silnik, a mamy tą samą skrzynię. To wszystko jakoś pracowało gorzej. Pamiętajcie o tym, Skoda Rapid Spaceback 1100 kg, to mamy blisko 1300, niecałe. To będzie blisko 200 kg większa masa. Mamy dużo cięższe koła, to nie chodzi tylko o szerokość opony, która w Karoqu będzie szersza. Jak się tam czasami pomylę i powiem Kodiaq zamiast Karoq, wybaczcie, ale obie nazwy są na K, obie te Skody wyglądają niemal identycznie z przodu. No, można się pomylić, także sorry za jak palne babola. Wiadomo, że mówię o Karoqu cały czas, nawiązując czasami tylko do większego brata Kodiaq, którego zrobię test, obiecuję, jak Skoda mi umożliwi, to zrobię testy. I być może tamtym samochodem się zachwycę, mimo tego, że nie jestem fanem SUV-ów, ale docenię jego wszystkie plusy względem mniejszych pojemnościowo w kabinie auta. Jest tu dosyć cicho, ale bez szaleństw też. Jedziemy około 100 na godzinę. Wyciągnę sonometr. W Skodzie Rapid byłem zadowolony, jak zobaczycie testy, naprawdę byłem zadowolony wyciszeniem. Szósty bieg. Rozpędzimy się do 120, jesteśmy na obwodnicy, można tyle pojechać, przynajmniej licznikowo. Będzie to kilka kilometrów mniej, ale rozpędzamy się. Spalanie, zaraz jeszcze skomentuję spalanie względem Rapida z tym samym silnikiem. Tu jest wyraźnie wyższy. Dobra, dzisiaj wieje wiatr, ale pochwalę to auto za to, że nie jest to głośno, bo naprawdę nie jest. Podobnie jak w Skodzie Rapid. Jestem w obu przypadkach zaskoczony na plus. Niestety, auto zaczyna mi tańczyć. Jest dzisiaj silny wiatr, ja to wiem, ale podatność na boczne podmuchy wiatru, no słuchajcie, prawie 1000 km z Skodą Rapid i nigdy nie miałem czegoś takiego jak tu. Ja w tej chwili walczę cały czas, a jedziemy 120, z tym, żeby nie stracić panowania nad autem. Dzisiaj wieje mocny wiatr, to prawda. Natomiast właśnie ja też tego bardzo nie lubię w SUV-ach, szczególnie lekkich.
crossoverach słabak. To jest bardzo lekkie auto, no nie waży nawet 1200 kg, a jest wysokie jeszcze plus relingi. Nie podoba mi się to po prostu ze względów bezpieczeństwa, jeśli chodzi o chętny, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy. Nie kupuję, po prostu nie rozumiem tej koncepcji. I dlatego tak bardzo Was zachęcam, jeśli chcecie kupić nowe auto i szukacie w miarę sensownej oferty, czy leasingu, czy kredytu, czy auta za gotówkę, Skoda jest jedną z ciekawszych marek, jakie są obecnie na rynku, bo to jest jakość Volkswagena, jak to niektórzy mówią, z pieczystym na kierownicy czy na masce. Jak nie przeszkadza Wam pieczyste biuro poświęcenia, czy cokolwiek innego, nie macie uprzedzeń, bo jechał właśnie Rapid Spaceback, o której mowa. Bardzo fajne auto, polecam testy. Playlista tych testów, kilka odcinków zrobiłem, jak zawsze, w karcie. Pierwsze wrażenia i mega test z trasy, zachęcam wszystkich do obejrzenia. Naprawdę świetne auto, za około 60 tysięcy złotych wersja Ambition z silnikiem 1.0. Troszeczkę może więcej, bo tam są dwa warianty. Można mieć 1.0, 90 koni, 5-obiegowy manual, czego jeszcze nie znam, ale 6-obiegowy manual i 110 koni. Auto oczywiście ma minusy i dowiecie się jak obejrzycie testy, ale przeważają i to znacznie, drastycznie przeważają plusy nad minusami. Śmiało polecam każdemu odbyć jazdę testową. Nie zawiedziecie się. Uważam, że się nie zawiedziecie, jeśli nie będziecie mieli zbyt dużych oczekiwań. Bo ja, umówmy się, no testując auto za jakieś tam, nie wiem, około 60 tysięcy, nie można mieć zbyt dużych oczekiwań. To nie są dzisiaj pieniądze za nowe auto, które... No, teraz popatrzcie, wiesiło się Porsche Cayenne. Biedna Meganka będzie musiała jakoś zjechać zaraz z pasa, bo no, tak już ucieka. No ale cóż, lewy pas to nie kółko różańcowe, to taka... właśnie sytuacja, która ma miejsce bardzo często na polskich drogach. Muszę zredukować, jest właśnie ten moment, że nie jestem w ogóle w stanie, dodając gazu na 5 czy 6 biegu przy prędkości 80-90, zacząć się zbierać. No nie jestem w stanie, bo to jest właśnie no replacement for displacement. Dlatego ja tak kocham duże silniki. Tam na momencie obrotowym, niezależnie od biegu, po prostu się zbieramy. No, mając kilka litrów pojemności, zawsze mamy odejście, zawsze. Niestety tego nie ma w przypadku silników o pojemności 1.0, 1.2 czy 1.4, nawet 4 cylindrów. No nie ma tego, jeśli będziemy na niskich obrotach. No musimy zredukować, że coś jak w silniku wolnoscącym o niewielkiej pojemności. Relatywnie niewielkiej, bo 2 litry to już jest jakaś tam pojemność konkretna, w dzisiejszych czasach nawet dosyć spora. Ale wracając do sedna sprawy. Ja po prostu nie kupuję koncepcji tego auta, chociaż ono ma świetną widoczność, zapewnia niskiej osobie dobrą właśnie widoczność, dobrą pozycję za kierownicą, jeśli ktoś jest bardzo niski. Natomiast moja żona też, mimo tego, że nie ma nawet 1,60 m, prawie ma 1,60 m, woli auta niższe. I to jest dowód, że wcale nie trzeba być facetem pod 1,90 m jak ja, żeby lubić nisko zawieszone samochody, im dużo niżej zawieszony dach. Nie, ja po prostu wożę, nawet przy moim wzroście nad głową mam 5 cał, nawet więcej, bo siedzę najniżej, jak się da w tej chwili, powietrza. Wożę to powietrze. Samochód jest podatny na boczne podmuchy wiatru. Nie rozumiem tego, jak ktoś chce mieć coś, dlaczego ktoś chce mieć coś takiego względem bardzo fajnego auta, jakim jest właśnie Skoda Rapid. Chociażby, jeśli porównujemy już auta tej samej marki. To jest taka koncepcja. Jeśli chodzi o ilość miejsca w środku, naprawdę, poza tym, że tu jest troszeczkę szerzej i to jest zaaranżowane, także mamy odczuwalnie więcej miejsca, bo narzekałem w Skodzie Rapid w długiej trasie, że trochę mi to przeszkadzało, a tu czuję, że nie miałbym tego problemu. Tu by było dobrze, bo tu mam dużo miejsca na nogi. To naprawdę plus. To od strony, no przechylamy się, już nawet przy tej prędkości 30 na godzinę, mimo tego, że zawieszenie wcale nie jest bardzo łajbowate, to lecimy, no jest ten body roll znaczny, czego w Skodzie Rapid po prostu nie było. Oba auta są zawieszone komfortowo, ale właśnie przez dużo wyższy środek ciężkości w Skodzie Karoq będziemy z tego powodu odczuwać, no, niezbyt fajne wrażenia z jazdy, szczególnie w wieczną pogodę, czy właśnie po takich prądkach czy zakrętach. Układ kierowniczy jest chyba taki sam, tu nie odczuwam żadnych różnic, ilość obrotów kołem też i właśnie ta dynamika silnika. Ten silnik wbrew pozorom i wbrew temu, co niektórzy napiszą i powiedzą, że to jest szrot, że to w ogóle zaraz się rozleci, no to ja już tego nie będę komentował. Ten silnik 3-cylindrowy, oczywiście 3-cylindrowy, 1-litrowy, zapewnia taką dynamikę, że wielu z Was w starych autach, którymi jeździcie, by się naprawdę zdziwiło. Jest dynamiczny, jest elastyczny, tylko przypominam, bez redukcji wkręcenia go tam na 3 z kawałkiem się nie obejdzie. Jeśli wrzucimy mu 5 bieg teraz, jakby miał 2, no to praktycznie nic się nie dzieje. On zaczyna tam minimalnie się... Trzeba redukować, no ale w którym wolnossaku nie trzeba, prawda? A pamiętajmy, że to jest tylko jeden literek.
więc musimy go traktować jak wolnosący silnik, na przykład 1.6, czy 1.8, czy 2.0. I wtedy naprawdę zapewnia bardzo fajną jazdę. I teraz będzie jeszcze zwrotność, bo to jest niewątpliwie też atut, zaleta tego auta. Aczkolwiek, zaraz tylko wykonamy ten manewr, no właśnie jedyneczka, żeby tu nie dławić go, bo na dwójce jednak ten samochód nie lubi jeździć. Zobaczcie, bez problemu zawrócę i mamy mnóstwo miejsca. I teraz zachęcam wszystkich do obejrzenia, o, zmieściliśmy, nawet nie zjechaliśmy jednym kołem. Zachęcam wszystkich teraz do zobaczenia, co potrafi w moim bardzo trudnym, wymagającym parkingu podziemnym Skoda Superb, która ma blisko 4,9 metra, już niewiele brakuje. Zobaczcie. Widzieliście? No właśnie. No więc ja za to uwielbiam Skodę Superb, że ona ma niesamowity promień skrętu mimo konstrukcji przednio-napędowej z dołożonym tyłem, rzecz jasna, jak mamy opcję z Haldexem piątej generacji w 4x4 w czterobucie. Ten samochód naprawdę daje fan z jazdy. Naprawdę jest to super pojemne, rodzinne auto, które ma możliwości, ma osiągi. Jak ktoś potrzebuje, może wybrać najmocniejszy wariant. Ale ja, tak jak myślałem, mi w Skodzie Superb Sportline, bo taka by mi chyba najbardziej pasowała, jeśli chodzi o konfigurację całego auta, wybrałby silnik 1.4 150 koni z manualem. Wiecie, żeby właśnie to auto było atrakcyjne cenowo, dobrze wyglądało, zapewniało mi fajne wrażenia też od strony obcowania z autem, bo nie ukrywajmy, że no to jednak robi, ma znaczenie, to dla mnie ma znaczenie też, jak auto się prezentuje, że ma dynamiczną sylwetkę, że ma tą lotkę z tyłu, że jest bardziej sportowe. Ja to lubię po prostu, lubię sportowe klimaty i Skoda Superb Sportline daje mi to. Nie każdy może to lubić, może niektórzy wybiorą wariant bardziej elegancki. Ale zostawmy już Skodę Superb, po prostu tamto auto naprawdę mnie zdobywa po całości. Jest świetne, jest jak na auto w tej cenie, jest naprawdę świetne. Ilość miejsca też kasuje konkurencję. Co mogę powiedzieć o Kodiaku, bo to o Karoku. Nie zlinczujcie mnie, sorry. O Karoku. Tak jak powiedziałem, ja bym tego auta nie kupił. Ja nadal czuję, że to jest dopracowana Skoda, że spasowanie jest bardzo dobre, że układ kierowniczy jest taki sam jak w Skodzie Rapid, że skrzynia biegów pracuje bez zarzutu, że zawieszenie pracuje komfortowo, ale przez to, że właśnie środek ciężkości jest dużo wyżej niż w niskim aucie, to będziemy to w wieczną pogodę bardzo odczuwali. Chcę tu zawrócić. Jeszcze raz z Wami zrobię kółeczko. Bardzo mi się podobają manuale, to muszę pochwalić WAG za fantastyczne skrzynie manualne, jest super. No ale właśnie to, drzwi się nie domykają, jest jakaś poduszka powietrzna też. W Skodzie Rapid zresztą też miałem podobny problem. Chyba w Skodzie Octavii i w Skodzie Superb nie doświadczyłem tego problemu, ale w tych Skodach Rapid i Karoku to właśnie doskwierał mi ten problem, że trzeba zwracać co chwilę i domykać te drzwi, bo one się nie chcą jakoś tak zamknąć, nawet jak mocniej je popchniemy. To mnie wkurzało. Jakieś tam lekkie, przy dużym, silnym wietrze słyszymy podmuchy wiatru, ale naprawdę jak na klasę auta, jak na jego cenę, segment, jest dobrze. Tu bym się nie czepiał niczego, jest naprawdę ok. I teraz dwójka, no i zobaczcie, na dwójce on w ogóle nie jest w stanie wykonać tego, co przed chwilą zrobiłem, czyli szybkiej nawrotki, bo właśnie na dole, no nic, po prostu nic się nie dzieje, nic. I teraz zobaczmy, jak wykonamy przy prędkości około 40 na godzinę. Ojej, no to ja nie mogę tego nawet robić, bo po prostu miotam, no, jak nie wiem czym, jak workiem kartofli, auto przysiada potwornie, no nie wiem, czy to zobaczycie na nagraniu, ale siada na jednej, na drugiej stronie, no nie jest to fajne, ja wiem, że to nie jest auto sportowe, no okej, tylko mówię, w
Skodzie Rapid mogłem robić takie rzeczy i było naprawdę fajnie. A samochód jest wyraźnie tańszy. Bagażnik ma w wariancie Spaceback. No ja nie wiem, nie rozumiem. Moda jest dla mnie dziwna. I jeśli ktoś się uprze na crossovera, na SUV-a, to myślę, że Kodiaq będzie Karoq, zastrzelcie mnie, Karoq będzie ciekawym pomysłem mimo wszystko, ponieważ na tle konkurencji wszystkie auta w tym segmencie są dosyć drogie. Overpriced, to jest takie dobre słowo w angielsku, czyli nadwyżka ceny do tego, co nam oferują, tych kompaktów na szczudłach. To podobny absurd z Oplem na przykład Mokka, wiecie, no jak jedzie Corsa, no to zwykła Corsa, no nikt nawet nie spojrzy, ale już Opel Mokka, no już wygląda całkiem, prawda, inaczej. Nawet wygląda tak, no nie, może nie prestiżowo, ale myślę, że się rozumiemy, o co chodzi. Po prostu wygląda lepiej, wygląda na dużo droższe auto. No bo jest droższe, tylko że nadal jest to mały samochód na szczudłach, napompowane, nadmuchane auto. Moi drodzy, co mogę Wam powiedzieć? Gdybym miał do wyboru jako autko B, jako drugie auto dla mojej rodziny, coś rodzinnego w miarę przystępnego cenowo, myślę, że Skodę wziąłbym naprawdę pod uwagę, ponieważ jest to auto w dobrej cenie, mówię ogólnie o Skodzie, wyłączmy silnik, co mnie jeszcze troszeczkę szarpie, mnie system stop and start, to mnie, wiecie, denerwuje, że system stop and start niestety nie zapewnia mi płynnego odpalania silnika i w Skodzie Rapid Spaceback nie pamiętam tego, a w Skodzie Karoq, w tej, której właśnie teraz jesteśmy, zdarza się szarpanie. Trasa 38 km, niecałe 9 litrów, 8,7, średnia prędkość 26 na godzinę. Spalanie wyraźnie wyższe niż w Skodzie Rapid. Dokładnie to samo, jeśli chodzi o bebechy, skrzynia, tak jak mówiłem, silnik. I przednia oś pędna. Kochani, no, naprawdę trudno mi Wam doradzić, bo nie wiem, jakie są Wasze potrzeby, ale zróbcie to, co mówię. Jeśli chcecie kupić to auto, przejedźcie się Skodą Rapid Spaceback lub Skodą Rapid, nie Spaceback, tylko Liftback, i dokonacie sami wyboru. Ja bym Wam mimo wszystko odradzał pójście w ten segment auta. Nawet nie mówię już konkretnie o tym modelu, tylko jednak wybrał auto niższe, które daje lepszą kontrolę, większą pewność w przypadku bocznych podmuchów wiatru, po prostu większą frajdę z prowadzenia. Z tym właśnie silnikiem. Można mieć nawet jednolitrowy, 110-konny silnik i w Skodzie Rapid on naprawdę wystarcza. Natomiast w tym samochodzie ja już musiałbym mieć coś mocniejszego. Myślę, że przynajmniej ten 1.4, no to 1.4 150 koni albo 2.0 w diesel 150 koni i to by było optymalne, to by było coś optymalnego do tego auta, bo te 110 koni to nie jest z tą powierzchnią czołową, z tą budą, to nie jest ta jednostka, która mnie zachwyca. No po prostu nie. Po przesiadce z tego samego, do niby tego samego jest zupełnie inaczej. Dzięki za ten test. Mam nadzieję, że dało się obejrzeć. Pamiętajcie o lajku, mimo tego, że myliłem te nazwy Skody Kodiaq i Karoq, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. No i zasubskrybujcie kanał, bo będą kolejne, mam nadzieję, nie mniej albo bardziej ciekawe testy. Trzymajcie się. Pozdrawiam.